Dzień dobry, moi drodzy uczniowie i wszyscy nauczyciele, którzy słuchają, oglądają pana BFR. Chciałbym przedstawić wam Jacka i Marcina. To są twórcy akcji pod tytułem Zadaję z sensem. I mamy dla was ogromną, ogromną prośbę, która może wam pomoże. Panowie, powiedzcie więcej. Zadaję z sensem to jest taka akcja, w której staramy się doprowadzić do tego, żeby nauczyciele zadawali zadania, które wam będą pomagać, a nie przeszkadzać. Sami jesteśmy nauczycielami, więc mamy nadzieję, że uda nam się to zrobić tak, żeby było dobrze. I teraz potrzebujemy waszego komentarza, waszych pomysłów, bo bez was będą gadały same stare pryki, tak naprawdę. Tak, czyli nauczyciele i rodzice, a my chcemy, żeby było trochę młodych uczniów, młodych, młodszych, starszych. I waszej perspektywy tego tak. problemu. I co macie zrobić? Co oni mają zrobić? Słuchajcie, co młodzi ludzie, którzy przyjdą, chcą wam pomóc, mają zrobić? Mają sięgnąć pamięcią do swojej... No, sięgnąć pamięcią do swojej pamięci. Wow, dobra. Trójka nauczycieli, zobaczcie. I pomyśleć o ale tym, jest późno. Które zadania sprawiły wam albo przyjemność, albo przynajmniej uważacie, że były potrzebne i miały sens. Były po coś. O. I je pamiętacie po prostu, ale przez to, że były fajne. A nie przez to, że były beznadziejne. I chcielibyśmy, żebyście opisali właśnie to zadanie, co mieliście zrobić, jakiś może tytuł tego zadania wam gdzieś tam pamiętacie? Króciutko. Króciutko, a żebyście wiedzieli gdzie, to musicie wejść na stronę na Facebooku akcji Zadaję z sensem, tak. Polubić fanpage, szerować swoim kolegom i koleżankom, bo mamy ochotę wam pomóc, oni mają ochotę wam pomóc tak i wszyscy nauczyciele w Polsce. Zarekomendować go też można od razu, jak tak, już. Udostępnić. I teraz słuchajcie, tam w pierwszym poście będzie informacja o takiej stronie, na której możecie opisać. Wchodzicie na tą stronę i tam piszecie o tym, co fajnego w zadaniach domowych wam się trafiło. A my wam obiecujemy, że nie będziemy sprawdzać waszej ortografii, waszych przecinków, nie będziemy się z tego nabijać, bo wiemy, że wszyscy się dopiero uczymy. To jest chyba po raz pierwszy szansa na to, żeby uczniowie zainspirowali nauczycieli globalnie albo chociaż ogólnopolsko. Pomóżcie nam. Tak. Bez waszej pomocy może być trudniej niż oni chcą to zrobić. I to wam, a nie nam, bo myśmy już szkołę skończyli. No, czy nie, cały czas w niej tkwimy. To jest najlepsze. Że nie chodzimy do szkoły, nie? Oni skończyli, ale bo będą kończyć. Słuchajcie, także proszę was bardzo, ja w imieniu tutaj Jacka, Marcina i wszystkich innych nauczycieli, którzy chcą zadawać sensem, żebyście nam powiedzieli, co to znaczy. Z waszej perspektywy. To co, pomożecie? Podajcie na fejsa, zadaję sensem. Cześć! Yo. A, cześć.